już nie szutrowa, a asfaltowa. Pomimo, że nie jest to inwestycja milionowa, to dla mieszkańców tej części gminy bardzo ważna. Właśnie oddano do użytku drogę gminną w Gałęzicach o długości 600 metrów. Gmina Piekoszów od lat stawia na rozwój infrastruktury drogowej, pozyskując w ostatnim czasie na remonty, przebudowę i budowę nowych dróg oraz chodników milionowe dofinansowania rządowe. Władze gminy poprawiają jakość dróg nie tylko tam, gdzie ruch jest bardzo duży, ale też w częściach gminy położonych na uboczu. Tak jest chociażby w przypadku drogi w Gałęzicach, która właśnie została oddana do użytku. Ta droga wpisuje się w mój plan rozwoju gminy, zaakceptowany przez Radę Gminy, z którą bardzo dobrze jako organ wykonawczy współpracuje mi się, więc cieszę się, że to już kolejna inwestycja drogowa na terenie naszej gminy, którą otwieramy uroczyście w tym roku, więc to ważne dla mnie, żeby każdego roku stwarzać coraz lepsze warunki mieszkańcom gminy Piekoszów do życia, do funkcjonowania, ale również mówiąc o inwestycjach drogowych, do bezpiecznego przemieszczania się. Jak podkreślał radny Zdzisław Grosicki, na tą drogę mieszkańcy czekali od dawna. Jestem bardzo zadowolony z tej drogi i powiem tak, że ta droga nie była dość droga, jeśli chodzi o kwotę, no ale już inaczej się chodzi po asfalcie niż po szutrze. O złej nawierzchni, jaka była tu do tej pory i trudnym dojeździe do posesji, mówili też sami mieszkańcy obecni podczas oficjalnego przekazania do użytku długo wyczekiwanej drogi. Pamiętam, tu przyszłam w 70-tych latach. To była ścieżka, jak się to mówi, między kamieniami, bo to było kamieniami wyłożone, a potem sypali żwir. No i też jak była ścieżka udeptana, to się przeszło, a jak dosypali nowego żwiru, no to już buty zdarte były. Zdaniem sołtys Anny Nartowskiej wybudowana właśnie droga w Gałęzicach otworzy tą część gminy na nowe inwestycje mieszkaniowe. Może też być początkiem dobrego skomunikowania z dwoma ościennymi gminami. Także dziękujemy bardzo wójtowi za tą przepiękną drogę, na którą czekaliśmy, staraliśmy się bardzo i czekamy na więcej, bo ta droga daje możliwość połączenia dalszych miejsc do Chęcin i do Nowin. Także możemy połączyć i mieć szybszy dojazd, nie tylko dla mieszkańców, ale też dla ościennych miejscowości. Szybszy dojazd do innych gmin, do dużych dwóch gmin, gminy Nowiny i gminy Chęciny. Asfalt na drodze w Gałęzicach został położony na długości 600 metrów. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 210 tysięcy złotych. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu gminy Piekoszów.